Dobry wieczór. Cieszę się, że was widzę, że jesteście, że możemy dzisiaj znów skupić się wokół rzeczy tak ważnych. I wiecie, to, co dzisiaj chcę wam powiedzieć, o czym chcę porozmawiać, rzeczywiście w moim odczuciu traktuję jako rzecz najważniejszą. Cieszę się z pytań, z rozmów, które są. Dzisiaj do jednej rzeczy się ustosunkuję, tak króciuteńko. Mianowicie padło pytanie, bo mówiliśmy o tym, że Pan Bóg ma prawo człowieka poddać próbie, prawda? Sprawdzić. Po co Pan Bóg poddaje człowieka próbie, skoro on w swej wszechwiedzy wyprzedza i wie, jak człowiek się zachowa? Moi drodzy, Pan Bóg wie, ale są trzy powody inne. Są trzy powody inne. Po pierwsze, Pan Bóg poddaje nas próbie dla nas samych, dla mnie samego, żebym ja wiedział. Żebym ja wiedział. Żebym ja poznał samego siebie. Wiecie, bo my czasami to mamy fałszywy obraz samych siebie. Niestety. To jest jeden z elementów dzisiejszej rozmowy, że my lubimy się okłamywać, samych siebie lubimy okłamywać. Nie zawsze stać nas na odwagę, żeby przyznać się do swoich słabości. Więc Bóg poddaje nas próbie, a ta próba potrzebna jest mnie. Potrzebna jest mnie. Drugi powód, dla którego Bóg poddaje próbie, to istoty pozaziemskie, zarówno sam szatan i jego zwolennicy, jego poplecznicy spośród aniołów. Odrobinę drzwi uchyla nam księga Hioba, życiorys Hioba, sam wstęp, jak doszło do tej tragedii Hioba, prawda? Pan Bóg mówi, widziałeś tam Hioba, przypatrując się ludziom? A, widziałem, Panie Boże, wiem. Ale ty sobie Hioba kupiłeś. Ty mu błogosławisz, dajesz zdrowie, pomyślność. Więc on ma być ci wdzięczny za co? Ma powody, ty sobie kupiłeś. Hiob jest mi wierny bezinteresownie. Ho, ho, Panie Boże. Ja nie jestem tego pewny. Gdyby mu tak troszkę się nieszczęście zdarzyło, to by ci bluźnił tak jak wielu innych. Słyszysz, jak ci inni bluźnią? Tak, słyszę. Ale Hiob nie jest taki. Ja wiem. Ale jak mnie przekonasz? No jak możecie przekonać człowieka, że wytrzymałość reklamowanej linki jest tonę, jeśli boicie się na niej tonę zawiesić? Sprzedawca linek, takich taterniczych, mówi, proszę pana, taka cieniutka linka, ona wytrzymuje tonę. Co? Tonę? Nie wierzę. Taka cienka linka nie wytrzyma. Proszę pana, gwarantuję. A żeby przekonać tego kupującego, proszę bardzo, mamy ciężar, tona, dorzucamy jeszcze 10 kilogramów. Ła, trzyma. Pan Bóg zna twoją i moją wytrzymałość i nie powiesi na tej lince naszej wiary nawet jeden gram więcej, niżeli wytrzymasz. Ale to jest potrzebne wszystkim istotom duchowym, zarówno powiedziałem samemu szatanowi i aniołom wiernym Bogu, bo oni nie znają naszych serc, oni nie znają naszych myśli. I wreszcie trzeci powód, najsubtelniejszy. Czy wiecie, że Biblia pokazuje Boga, który mimo
przewidywania, mimo przedwiedzy, przeżywa rozczarowanie, zawód. Rozumiemy? Bóg przeżywa rozczarowanie. Rozczarowanie. Ja przytoczę tylko jeden fragment spośród dziesiątków fragmentów. To jest Księga Jeremiasza, rozdział 3. I tam wersety od 19. Jeśli macie otwarte Biblię, sięgnijcie. Księga Jeremiasza, rozdział 3. Lub słuchajcie uważnie. Mówi Bóg. Ja wprawdzie myślałem. Mówi Bóg. Ja wprawdzie myślałem. Jakżeż bym chciał uznać cię za syna i dać ci w dziedzictwo ziemię uroczą, najpiękniejszy klejnot narodów. I myślałem, że będziecie na mnie wołać mój ojcze. I myślałem, że będziecie na mnie wołać mój ojcze. I nie odwrócicie się ode mnie. Lecz jak kobieta zdradza swojego męża, tak wy mnie zdradziliście, domu Izraela. Pan Jezus często ocierał spływającą łzę z policzka, ze smutku. Jest takie zdanie, co dzień wyciągałem do was ręce, ale wy nie chcieliście. Więc sens poddania próbie jest bardzo głęboki i dlatego tą krótką odpowiedź chcę podsumować piękną wypowiedzią apostoła Jakuba, który też, rozumiejąc zagadnienie próby, doświadczeń, spotykał się z pewnością z podobnymi pytaniami współczesnych sobie ludzi i w swoim liście napisał: poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby, a niektóre przekłady używają pokusy, przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie, czyli próba wiary waszej, sprawia wytrwałość. Tu się uczymy, tu się ćwiczymy. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. To jest cel powołania. Wy, bracia, siostry, do świętości powołani jesteście. Nie bójcie się świętości. Nie myślcie, że to jest nierealne. Bóg, który powołał nas, rozpoczął w nas to dzieło, on je rzeczywiście kontynuuje. Moi drodzy, jutro będzie jeszcze czas na kolejne myśli. Dzisiaj chcemy zwrócić się i skoncentrować w naszych rozmowach, jak temat głosił. Zainspirowany zostałem do tego, do studium nad tym zagadnieniem wiele lat temu, we wczesnej młodości, gdy przeczytałem jedno ze starołacińskich powiedzeń: munde vult decipi ergo decipient, co znaczy po polsku: świat lubi bądź chce być okłamywany, więc go okłamujemy. Ojcem tej sentencji, powiadają, jest Wirgiliusz, jeden z pisarzy starożytnych łacińskich. To przysłowie, czy tą sentencję, też przetransponowano do końca. Dzisiaj nie wiadomo kto, kiedy, ale jest ona powtarzana również jako vulgus vult decipi, czyli ludzie, pospólstwo. Bo to słowo świat, to też nie chodzi o planetę, tak jak nawet w Biblii, albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego. Tu chodzi o ludzi, prawda, zamieszkujących.
Świat chce, ludzie chcą być okłamywani. Gdy to przeczytałem, to zaprotestowałem. Mówię, to nieprawda. To nieprawda. No, ilu z was jest gotowych przyznać się do tego, że lubi być okłamywany? No, ja lubię zaczepiać ludzi i pytać tak wprost, z zaskoczenia. Pani lubi być okłamywana? No chyba nikt nie lubi być. Proszę nie myśleć o innych. Czy pani lubi być okłamywana? Pytanie zaskakujące. Jest to jedno z takiej serii zaskakujących pytań. I wtedy już we wczesnej młodości, w okresie akademickim, studenckim, nie dawało mi to spokoju i mówię, muszę sam osobiście się o tym przekonać. Więc korzystając z dostępnych mi materiałów, sporządziłem odpowiednie narzędzie badawcze, krótką ankietę. Nie robiłem z tego jakiegoś doktoratu ani magisterium, ale dla własnych potrzeb, dla własnego użytku przebadałem pewną grupę respondentów przypadkowych i po przeanalizowaniu byłem zaskoczony wynikami, ponieważ około 80% ludzi lubi być okłamywanych. Wielu nie zdaje sobie nawet z tego sprawy, że lubią być okłamywani. Coś więcej, odkryłem dziedziny, w których ludzie lubią być okłamywani. Chcecie wiedzieć? A? Słuchajcie, ludzie lubią bądź chcą być okłamywani w następujących kwestiach. Uroda. Tak. Uroda. Czasami właśnie chcemy ukryć jakieś tam wady swojej urody, prawda? Makijażem i tak dalej. To jest dziedzina bardzo subtelna, bardzo delikatna. Druga dziedzina, najpopularniejsze mówię, moda. Moda, prawda, że ładnie wygląda? No piękną masz tą sukienkę. Ty wiesz, jak ona się ubrała? Wiecie, to taki obrazek z życia, prozaiczny. Moda. Mamy poważny dylemat, jeśli chodzi o kwestię zdrowia. Nie chcę iść do lekarza, żeby się nie dowiedzieć czasami, że jestem chory. Mają poważny dylemat lekarze bądź rodzina, czy powiedzieć pacjentowi prawdę, jaki jest jego stan. Czy powiedzieć mu to dzisiaj, czy poczekać jeszcze, dzisiaj mu powiedzieć, wszystko jest dobrze, będzie dobrze. To jest poważny dylemat z mówieniem prawdy na temat zdrowia. Proszę Państwa, najbardziej zdumiewającym dla mnie jest dziedzina etyki i moralności. Niech sobie żona ma kochanka, bylem ja się o tym nie dowiedział. Część respondentów dokładnie tak to wyraża. Niech sobie mąż ma kochankę, bylem ja się o tym nie dowiedziała. Nie chcę tego wiedzieć. A jeśli nie chcesz tego wiedzieć, to znaczy, że boisz się prawdy. Nie chcę tego wiedzieć. Jeśli boisz się prawdy, to znaczy, że chcesz bądź lubisz być okłamywana. Lubisz żyć w świecie złudzeń, w świecie utopii. O, kolejna dziedzina to polityka. Ciekawa dziedzina. I wreszcie ostatnia wymieniona przeze mnie lista, na tej liście, to jest dziedzina religii. Bo, moi drodzy, jednym z dowodów potwierdzających, że
ty lubisz być okłamywany, jest niechęć do dociekania prawdy. Jeśli prawda jest ci obojętna w jakiejkolwiek dziedzinie, to jest to dowód, że lubisz być okłamywany, lubisz żyć w świecie iluzji i dobrze ci jest z tym. Moi kochani, cóż to jest prawda? Pamiętamy, czytelnicy Pisma Świętego, czytelnicy Nowego Testamentu, pamiętamy, że Jan zanotował krótką relację ze spotkania Pana Jezusa z Piłatem. Rozmawiali sobie tam chwilę. Oczywiście notatka w Ewangelii jest bardzo krótka, ale słowa, które w tej notatce zostały zapisane, są jakżeż wymowne i jakżeż ważne. I między innymi z ust Pana Jezusa padło takie słowo: ja po to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Moi drodzy, ale następne zdanie, które Jan zapisał, to słowa Piłata. Ale wiecie, słabą stroną pisma jest to, że pismo można przeczytać różnie. Bo w mowie zawierana jest intencja. I to pytanie Piłata ja przeczytam na dwa sposoby. Co to jest prawda? Albo co to jest prawda? Te same słowa. W pierwszym przypadku pytanie świadczy o poszukiwaniu, o zainteresowaniu, o chęci poznania, co to jest prawda. W drugim przypadku jest to ironia, kpina. Co to jest prawda? Ty masz swoją prawdę, ja mam swoją prawdę, on ma swoją prawdę, każdy ma swoją prawdę. Wiecie, jak to Baca powiedział, że są trzy prawdy. Moja prawda, twoja prawda i święto prawda. Więc to dlatego tak nieraz podchodzimy do prawdy jako do czegoś bardzo prywatnego. Świat dzisiaj zrelatywizował i relatywizuje wszystko. Prawdę również. Nie wiem, jakim tonem Piłat to pytanie wypowiedział. Mogę się jedynie domyślić, że Piłat nie był poszukiwaczem prawdy. On nie był zainteresowany, co to jest prawda. Piłat chyba należał do tych ignorantów, który wyraził to ironią głosu, co to jest prawda. Ty mi chcesz mówić o prawdzie, ty masz swoją prawdę. My, Rzymianie, mamy swoją prawdę. Czy jesteś zainteresowany poznaniem prawdy na każdy temat? Jeśli nie, to pamiętaj, to znaczy, że lubisz być okłamywany. Nie ma innej możliwości. Poza tym, jeśli chodzi o prawdę i reakcję na prawdę, zdumiewają mnie przysłowia, które są mądrością narodów. I ja tylko dwa zacytuję. Znam ich więcej, ale tylko dwa zacytuję. Jedno
powszechnie znane, że prawda kole w oczy. Dlaczego? Kogo? Skąd to przysłowie? Czy to przysłowie jest spostrzeżeniem prawdziwym, czy to jest po prostu tylko jakieś takie powiedzonko? Nie, to jest prawdziwe spostrzeżenie. Drugie przysłowie, rzadziej powtarzane, mniej znane, w niektórych środowiskach, niektórzy mówią pierwszy raz słyszę, mimo że kawał życia już za sobą mają, to przysłowie brzmi tak. Jeśli chcesz stracić przyjaciela, przyjaciółkę, to powiedz mu prawdę. Słyszeliście takie powiedzenie? Słyszeliście. Moi drodzy, cóż to za przyjaźń oparta na kłamstwie? Bo jeśli powiesz prawdę, to stracisz przyjaciela. Ale nic nowego. Chciałbym pokazać wam, że z taką reakcją spotkał się apostoł Paweł, bo w liście do Galacjan, w 4 rozdziale, w wersecie 16, postawił pytanie czytelnikom swojego listu, przyjaciołom, ludziom, którym głosił Chrystusa, ludziom, których kochał. I w pewnym momencie powiedział im coś, że go przestali kochać. Więcej, znienawidzili. I Paweł to czuł. Dlatego w liście pyta, czy stałem się nieprzyjacielem waszym, dlatego że wam prawdę mówię? Sprawdźcie to w swoich Bibliach. List do Galacjan, 4 rozdział, 16 werset. Paweł to odczuł, Paweł to wiedział, przekonał się, doświadczył, że gdy powiedział prawdę, to go znienawidzieli. Byłem zaskoczony odpowiedzią młodzieży w punkcie katechetycznym, młodzieży takiej licealnej. Studiowaliśmy Nowy Testament, życie Pana Jezusa i postawiłem im pytanie do domu. Pomyślcie, zapytajcie, poproście o pomoc rodziców, wujka, ciocie, babcie, kogo chcecie, sąsiada. Dlaczego ludzie tak bardzo nienawidzieli Pana Jezusa? Różne padały odpowiedzi, ale jedna z odpowiedzi najbardziej mnie zaskoczyła. Młoda dziewczyna odpowiedziała, dlatego, bo Pan Jezus mówił prawdę. Siostry i bracia, czy zawsze mówicie prawdę? Czy wyobrażacie sobie życie, gdzie nikt by nie kłamał? Niektórzy mówią, to jest niemożliwe. Czy to jest możliwe, czy to niemożliwe, to jest troszkę odrębny temat. Ale dzisiaj, właśnie dzisiaj, w tym cyklu rozmowy o życiu, staram się porozmawiać z wami, porozmawiać z ludźmi, jakie znaczenie w twoim życiu ma prawda. Dzisiaj chcę wam powiedzieć, że są dwie prawdy. Słyszeliście o tym? Ha? Są dwie prawdy. Cisza. Gdy otwieramy Pismo Święte, znajdziemy tam przepiękne słowa na ten temat. Jedno w 17 rozdziale Ewangelii Jana, kiedy Pan Jezus modli się, a Jan pod natchnieniem Ducha Świętego po wielu latach ma objawione słowa, których Pan Jezus używał, których Pan Jezus mówił. Jan to nie pisał na bieżąco. Jan zapisał tą modlitwę z objawienia, z natchnienia. I między innymi czytamy od 15 wersetu do 20.
obszerny fragment. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Ma na myśli tą wąską grupę swoich najbliższych uczniów. O nich mówi. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Ja za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. Siostro, bracie, przyjacielu. Pan Jezus życzy sobie, modli się, aby Jego uczniowie byli poświęceni w prawdzie. I 20 werset jest przepiękny, bowiem tam czytamy nie tylko za nimi, proszę, lecz także za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. A to jesteś ty i ja. To są ci, którzy przez ich słowo, słowo apostołów, przekazane dalej, uwierzyli w Chrystusa. Ale czy jesteś poświęcony w prawdzie? Wiecie, w potocznym zrozumieniu dzisiejszego nominalnego chrześcijaństwa, w środowisku, którego żyjemy, poświęcenie to jest pokropienie. Pokropił, coś tam poświęcił. Dom poświęcił, obrazek poświęcił, kogoś, prawda? Samochody poświęcają, kierowcy. Kropelka z kropidła padła, już jest poświęcony. Żenada. Przepraszam. Nie kpię. Ale smuci mnie takie pojmowanie poświęcenia. Poświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Słowo prawda w ustach Pana Jezusa miało dwa zastosowania. Jedno zastosowanie rzeczowe, to jest Słowo Boże, to jest informacja, ale drugie zastosowanie to osobowe, bowiem Pan Jezus powiedział i miał prawo to powiedzieć, ja jestem prawdą. On miał prawo to powiedzieć. Nikt inny z ludzi nie miałby tego prawa powiedzieć, bo oprócz Pana Jezusa nie ma człowieka, nie było i nie będzie, który by mówił prawdę i nigdy nie skłamał. Okłamujemy się. Okłamuje mąż żonę. Okłamuje żona męża, bo nie chce mu coś powiedzieć. Okłamują rodzice dzieci, obiecując im czasami, nie dotrzymując słowa, a dzieci to pamiętają. Okłamują się ludzie wzajemnie. Okłamują pracodawcy pracowników, okłamują pracownicy pracodawców. I tak toczy się ten świat. Bracia i siostry, wcześniej ten sam Jan zapisał krótką relację z rozmowy Pana Jezusa z ludźmi, którzy uwierzyli w Niego. Słuchajcie uważnie. 8 rozdział Ewangelii Jana od wersetu 30. 8 rozdział Ewangelii Jana od wersetu 30. Bardzo lubię ten fragment, ten dialog, który tutaj został zapisany. Gdy tak mówił czy przemawiał, wielu uwierzyło w Niego. Czy wiecie, że dzisiaj w Chrystusa wierzy ponad 2 miliardy ludzi? Ponad 2 miliardy ludzi wierzy w Chrystusa. A według szacunkowej informacji socjologów, te 2 miliardy ludzi dzieli się na blisko 40 tysięcy denominacji. Wszyscy są chrześcijanami.
I mówimy, my wierzymy w tego samego Chrystusa. Z grzeczności mówię, chyba tak. Ale gdy dochodzimy do sedna, to mówię, my chyba tylko tak samo go nazywamy. Ale czy to jest ten sam Chrystus? To jest warte skonfrontowania. A więc mówił Jezus wtedy, bo wielu ludzi uwierzyło, tak, my wierzymy. Co to znaczy uwierzyć w Chrystusa? Uwierzyć w Chrystusa to znaczy uznać w Nim Zbawiciela. I wielu uznało w Nim Zbawiciela. No, czekali na Mesjasza, no więc zastanawiali się, słuchali, przysłuchiwali się. Wiecie, no i po wielu, powiedzielibyśmy, takich spotkaniach, wykładach, wyjaśnieniach, powiedzieli, no tak, rzeczywiście, ma rację. Uznajemy, jest Zbawicielem. Przyznali Mu rację Jego misji. Uznali w Nim Zbawiciela. Całe chrześcijaństwo uznaje Chrystusa jako Zbawiciela. To fakt. Nie da się temu zaprzeczyć. Ale teraz Pan Jezus mówił do tych, którzy uwierzyli w Niego. Jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie. Po pierwsze, jeżeli, to. Co wyrażamy przez słowo jeżeli? Warunek, umowę, prawda? Warunek, jeżeli, to. I bardzo sobie cenię, że Jan słowo uczniowstwo opatrzył jeszcze przymiotnikiem. My ten przymiotnik za chwilę jeszcze raz tutaj znajdziemy. Prawdziwie będziecie uczniami moimi. Nie wystarczyło będziecie uczniami moimi, dlatego że uczniowie dzielą się na prawdziwych i pozornych. Biblia mówi, że są ludzie, którzy sprawiają pozór pobożności. A pozory to jest kłamstwo. Ludzie, którzy sprawiają pozory, to są ludzie, którzy chcą innych wprowadzić w błąd w zamierzony sposób. Jakim jesteś uczniem Pana Jezusa, drogi przyjacielu, siostro? Czy zadowalasz się tylko, jestem uczniem Pana Jezusa, nieważny przymiotnik? Pan Jezus powiedział, jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie. Nie stwarzajcie pozorów, nie oszukujcie siebie i innych. Bo tak na dobrą sprawę każdy, kto okłamuje, to siebie okłamuje. A następne zdanie. I poznacie prawdę, a prawda uczyni was wolnymi. Wyswobodzi was. Zdumiewa mnie reakcja tych ludzi, którzy od razu zareagowali. Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Z dwóch powodów mnie to zaskakuje. Po pierwsze, oni bardzo dobrze znali prolog do 10 przykazań, czyli tak zwany wstęp do 10 przykazań. Wiecie, jak brzmi wstęp do 10 przykazań? Proszę bardzo. Dziękuję. Wiemy. Wspaniale. Wiem, że wszyscy to znają. Tylko nie wszyscy są tacy odważni, żeby powiedzieć. Tak, zapomnieli, że co prawda nie to pokolenie, ale jako naród zostali wyprowadzeni z niewoli. I Bóg to kazał pamiętać. Bóg to zapisał. Nie zapomnij, że byłeś w niewoli. Jeśli zwiedzaliście obóz, muzeum, obóz koncentracyjny w Auschwitz-Birkenau, to na pewno nie mogliście nie zauważyć, że nad drzwiami wyjściowymi w ostatnim pawilonie, kiedy kończy się trasa turystyczna, jest wypisane dużymi literami, których nie da się nie zauważyć, hasło. Naród, który zapomniał swojej przeszłości, skazany jest na powtórne jej przeżywanie.
My nigdy u nikogo nie byliśmy w niewoli. Jakżeż ty mówisz o wyzwoleniu? Z czego? To jest historia. Ale drugi powód jeszcze bardziej mnie zdumiewa, bo być może wtedy słychać było, o tu jest wytłumienie dobre, słychać było tętent rzymskich obcasów po bruku jerozolimskich ulic, bo przecież Jerozolima była wtedy w niewoli rzymskiej, pod okupacją. Nie przeszkadzało to ludziom wierzącym w Pana Jezusa oburzyć się na słowa Pana Jezusa, bo sam zwrot, jakżeż ty możesz nam coś mówić o wolności, my jesteśmy wolni. Okłamywali sami siebie. Żyli w fałszywym poczuciu wolności. A ty, siostro i bracie, powiem wam, jakie istnieją opcje. Jedna to ta grupa ludzi, ludzie, którzy są w niewoli, a łudzą się, że są wolni. Druga grupa, moi drodzy, bardzo niezrozumiała dla mnie, to są ludzie, którzy są wolni, a dalej myślą, że są niewolnikami. Rozumiecie, że taka opcja istnieje? Ludzie, którzy zostali uwolnieni, a mają dalej poczucie, świadomość niewolników. Wreszcie opcja taka bardzo realistyczna. Jestem niewolnikiem, wiem o tym, że jestem niewolnikiem. Mam na myśli na przykład nałogowców, którzy są niewolnikami nałogów. Oni mają świadomość, że są niewolnikami nałogów. No i są niewolnikami. No i co z tego? Jestem niewolnikiem. No i będę. To są różne opcje. Jakim ty jesteś uczniem Pana Jezusa? Rozumiecie? To jest niezmiernie ważne. No ale przeczytajmy dalej tą rozmowę. Jezus im odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu, a niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Znów tutaj jest ten przymiotnik, który Jan nie pominął, notując krótką relację z tej rozmowy, ale słowo wolność, podobnie jak uczniowstwo, opatrzył dodatkowym przymiotnikiem. Prawdziwie wolnymi będziecie. Bo, powtarzam, wielu ludzi żyje w złudzeniu, w okłamywaniu siebie, że są wolni. Nawet nazywają się wolni chrześcijanie. Tak. Kochani. Dalej w tej krótkiej relacji popatrzcie. Pan Jezus zdemaskował ich zamiary serca. Pamiętajcie, cały czas jego rozmówcami w tym dialogu są ludzie, którzy wyznali, zdeklarowali wiarę w Niego. A Pan Jezus nagle obnaża ich wnętrze i mówi, wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić. Prawda w oczy kole. Prawda w oczy kole. My chcemy ciebie zabić? My chcemy ciebie zabić? No chyba od zmysłów odszedłeś. O co ty nas posądzasz? My zadeklarowaliśmy wiarę w ciebie. My uznaliśmy w tobie Mesjasza. Moi drodzy, zachęcam was, gdy wrócicie do domów, abyście poświęcili jeszcze kilkanaście minut, zanim zaśniecie i otworzyli swoje Biblię, przeczytali po raz 58, a może 120, ten fragment 8 rozdziału do końca, ja go nie będę tutaj analizował. Chcę z tego fragmentu jeszcze tylko trzy zdania wyciągnąć.
Jedno zdanie w wersecie 44, kiedy Pan Jezus wypowiada słowa, które ja z drżeniem czytam. A Pan Jezus, patrząc im w oczy, bo oni przyznawali się, że są dziećmi Abrahama, że Bóg jest ich ojcem, znów Pan Jezus tam prostował pewne rzeczy i wprost patrząc im w oczy, jak ja wam teraz, mówi: ojcem waszym jest diabeł. Wow. Wyobrażacie sobie, jak ci ludzie mogli się poczuć? Ale Pan Jezus powiedział dlaczego. To nie tak, że on tak rzucił sobie słowo. Dlaczego? Bo chcecie postępować według jego pożądliwości. Bo jego słuchacie. Bo robicie to, co on wam każe. A pamiętajcie, diabeł nie zawsze każe tylko źle robić. Diabeł też mówi: bądź dobrym człowiekiem, pomagaj innym. Ale kiedyś apostoł Paweł postawił takie bardzo logiczne pytanie: czyż nie wiecie, że stajemy się sługami tego, komu posłuszni jesteśmy? Logiczne, krótkie, zwięzłe. Godne zastanowienia dzisiejszego wieczoru, rozmawiamy o życiu. To jest jedno zdanie. Powiedziałem, że trzy zdania jeszcze chcę wyciągnąć tutaj w czasie tego rozważania, bo jeszcze chcę wam powiedzieć o dwóch rodzajach prawdy. Ale następne zdanie Pan Jezus powiedział tak: ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Któż z was może mi dowieść grzechu? Jeśli mówię prawdę, dlaczego nie wierzycie mi? Wierzycie we mnie, cieszę się. Na pewno Pan Jezus nie zlekceważył tego, ale dla Pana Jezusa to było stanowczo za mało. Uznanie Go jako Mesjasza, wiecie, to jest stanowczo za mało. Uwierzyć w Jezusa, to jest stanowczo za mało. Pan Jezus, myślę, z troską w głosie pyta: no uwierzyliście we mnie, ale dlaczego nie wierzycie mi? Ja mówię wam prawdę. Dlaczego nie wierzycie mi? Prosta rzecz, moi kochani. Nie wiem, szacunkowo powiem tylko, nie robiłem badań. Ale ponad 50% chrześcijan nie wierzy, że Bóg stworzył świat, tylko wierzą w ewolucję. Szacunkowo mówię, może mniej, może więcej. A ty? Wierzysz, że Bóg stworzył świat w 6 dniach, tak jak to opisuje Biblia? To naiwność wierzyć, że Bóg stworzył świat w 6 dniach. To naiwność. Zdaniem niektórych naukowców tak. Ostatnio ktoś przysłał mi w internecie pewną sentencję, że dzisiaj ludzie mają problem uwierzyć naocznym świadkom, którzy spisywali, co działo się 3000 lat temu, ale wierzą naiwnym naukowcom, którzy dzisiaj twierdzą, co działo się 4 miliardy lat temu. O przewrotności ludzka. Dlaczego nie wierzycie mi? I powiedziałem, że jeszcze trzecie zdanie przywołam. To jest ostatnie zdanie tego rozdziału. Na koniec tej konwersacji, nie wiemy jak długo to spotkanie, ta rozmowa trwała, ale na koniec tej konwersacji ci sami ludzie, Jan zapisał, porwali kamienie, aby rzucić na niego, lecz Jezus ukrył się i wyszedł. Z kim Pan Jezus rozmawiał? Z wierzącymi.
to jest ku mojej przestrodze. Rozumiecie, dlaczego powiedziałem, że dzisiejsza nasza rozmowa jest rozmową najważniejszą, bo poznanie prawdy jest warunkiem wolności. Poznanie prawdy w tych dwóch aspektach, zarówno rzeczowej, czyli Słowa Bożego, Słowo Twoje jest prawdą, jak również tej prawdy w znaczeniu osobowym, to znaczy tego, który miał prawo powiedzieć: ja jestem prawdą i życiem, i drogą, i winnym krzewem, i jeszcze do innych rzeczy się porównał, żeby przybliżyć nam siebie, żeby pomóc zrozumieć, żeby wejść w relację z Nim. Moi drodzy, powiedziałem, że są dwa rodzaje prawdy. Niektórzy protestują, mówią, prawda jest tylko jedna. W istocie rzeczy tak, ale zaistniała druga prawda. Biblijna definicja prawdy według słów Jezusa to Słowo Boże, które przynosi człowiekowi wolność. Słownikowa definicja prawdy, tak uproszczona, bardzo uproszczona, brzmi, że prawdą jest relacja zgodna z rzeczywistością. To prawda, to fakt. Jeżeli ktoś relacjonuje przebieg jakiegoś zdarzenia i ta relacja jest zgodna z rzeczywistością, mówi prawdę. Jeśli ta relacja odbiega od rzeczywistości, mówimy: to nieprawda, kłamiesz. Ale ta prawda, ta prawdziwa prawda, czyni człowieka wolnym. Ta prawdziwa prawda, jak Sokrates przekonał swojego ucznia, mówiłem wam to na jednym z wcześniejszych spotkań, ma takie znaczenie jak powietrze dla człowieka. Powtórzę, bo nie wszyscy byli na tym spotkaniu, że kiedy pewien młody człowiek przyszedł do Sokratesa i mówi: nauczycielu, jesteś mądrym człowiekiem, masz olbrzymią wiedzę, powiedz mi, co to jest prawda? Wówczas ten uczony człowiek wziął tego młodzieńca za rękę, poszedł nad morze, prowadzi go w morze, wchodzą coraz głębiej, jak już weszli dość głęboko. Sokrates złapał tego młodzieńca i zanurzył go pod wodę, tak jakby chciał utopić. Przetrzymał odpowiedni czas, wyciągnął na zewnątrz, ten zachłysnął się powietrzem, i nie zdążył jeszcze zaprotestować, gdy uczony ponownie pod wodę zanurzył go i po chwili go wynurzył. Tamten oburzony: co ty robisz? Odpowiada: prawda jest jak powietrze. Filozof, uczony człowiek, ale bardzo trafnie to powiedział. Prawda jest jak powietrze. Jakim powietrzem oddychasz? Wiecie, jeśli oddychamy powietrzem zanieczyszczonym, dzisiaj alarm, bo w wielu miastach jest powietrze zanieczyszczone, przekraczające normy, tak zwany smog, który powoduje, że człowiek w takim powietrzu nie funkcjonuje dobrze, naraża się na niebezpieczeństwo. Czyste powietrze. Prawda jest jak czyste powietrze. Prawda daje człowiekowi poczucie wolności, poczucie szczęścia, za którym tęsknimy, o którym marzymy. Ale jest inna prawda. Kain zabił Abla. Prawda. Ale czy ta prawda daje mi wolność? Czy ta prawda przynosi pokój do serca człowieka?
Grzech jest złą prawdą, grzech jest faktem, grzech jest tragicznym zdarzeniem, który niestety nie daje człowiekowi poczucia wolności, który trzyma człowieka w niewoli. Sam Pan Jezus powiedział, kto grzeszy, jest niewolnikiem. I wielu niewolników nie uznaje swojej niewoli. Wielu ludzi o różnych uzależnieniach, oni nie uznają, że są niewolnikami. Ja jestem niewolnikiem? Nie, to ty jesteś niewolnikiem. Ja nie jestem, ja jestem wolny. Wiecie. Grzech wprawia człowieka w stan ogłupienia. Tak jak narkotyk, jak alkohol, który zmienia punkt widzenia, zmienia zdolność samooceny, zafałszowuje obraz wewnętrzny i zewnętrzny. I człowiek pod wpływem alkoholu kocha wszystkich, nawet słupy przy drodze. Tak. Wiecie, jaki alkohol jest dobry, zmienia człowieka na dobre, wszystkich kocha. Prawda, która czyni człowieka wolnym i prawda, która trzyma człowieka w niewoli. Są dwie prawdy, jakżeż różne. O której prawdzie, czy którą prawdą częściej żyjesz, o której prawdzie częściej rozmyślasz? Popatrzcie, gdy ktoś ci zrobi krzywdę, rozpamiętujemy tą krzywdę. Opowiadamy naszym przyjaciołom, ty wiesz, jaką on mi krzywdę zrobił, ty wiesz, jaką mi ta sąsiadka krzywdę zrobiła. I opowiadamy raz, drugi raz. Delektujemy się tą prawdą. Ale ta prawda ani nie pomaga tobie, ani nie pomaga tej sąsiadce czy koleżance, której mówisz. Nikomu nie pomaga. To jest zła prawda. To jest zła prawda. Ona nie czyni cię szczęśliwym. Ona trzyma cię w niewoli poczucia nieszczęścia, jakie cię spotkało, bo ta twoja koleżanka, ten twój mąż, ta twoja żona zrobili ci taką krzywdę, ten twój sąsiad zabrał ci pół metra twojego gruntu, więc jak on mógł? To są fakty. To są fakty. I tak żyjemy w atmosferze tego zaczadzonego powietrza. Zaczadzonego. I potrzeba wyjść w góry i odetchnąć świeżym powietrzem świerkowych lasów. Prawdy Bożej. Prawdy Bożej. Czy lubisz być okłamywany? Nie, nie lubię. Czasami. A czy lubisz okłamywać innych? Czasami. Łatwiej wymyślić jakąś historię, niż przyznać się do tego, że zawaliłem. To tam takie się rzeczy zdarzyły, ojej, no, ale ja nie zawiniłem, ja nie zawiniłem. Wymyślają dzieci historię rodzicom, co im powiedzieć, że byli w szkole, a nie byli, prawda? Wymyślają rodzice, co powiedzieć dzieciom. Żyjemy wciąż w atmosferze takich niewinnych kłamstewek. Takich niewinnych kłamstewek. A Pan Jezus oczekuje od swoich uczniów, ode mnie i od ciebie, że ty będziesz prawdziwie Jego uczniem, że będziesz się od Niego uczył żyć w prawdzie,
że życie wprawdzie będzie dla ciebie atrakcyjne. Dzisiaj dla ludzi atrakcyjne jest kłamstwo, dla ludzi atrakcyjna jest zdrada, dla ludzi atrakcyjna jest emocja. Horror, coś się dzieje, krew się leje, tu zdrada, tam kłamstwo, tam intryga, tam oszustwo. I z ciekawością oglądamy. A producenci filmów wiedzą jeszcze, w jakim momencie serial przeciąć. I mówią, nie, nie, ja mu odłożę wszystko, bo ja następny odcinek muszę obejrzeć. Co się tam będzie działo? Rano jeden serial, w południe drugi, na wieczór dwa. I tak się karmimy prawdą. I cóż dziwnego w tym, że dzisiaj szacunkowo socjolodzy mówią, że około 75% mężów zdradza swoje żony. Żony są trochę w lepszej sytuacji, bo zaledwie 40% statystycznie przyznaje się do tego. Ale czy wszyscy się do tego przyznają, to jest odrębny temat. Ale wiemy, jak to jest w rzeczywistości. Jaka jest rzeczywistość, jaka jest tragedia. Ile tragedii przeżywa człowiek. A Pan Jezus przyszedł, aby dać świadectwo prawdzie, aby nauczyć nas żyć w prawdzie, żyć prawdą i żyć w prawdzie. Nie chciałbyś spróbować? Ale nie, nie, nie próbujcie. Nie chciałbyś opowiedzieć się po jego stronie? Tak całkowicie, bo my właśnie tak próbujemy. I mówię, no próbowałem, ale nie wychodzi mi. Próbowałem, no próbuję, nie próbuj. Idź za Panem Jezusem. Dlatego na koniec dzisiejszej refleksji, dzisiejszych rozmów chciałbym, aby wybrzmiał pewien fragment nauczania Pawłowego z listu do Efezjan. Z listu do Efezjan z rozdziału 4. Od 17 wersetu czytamy akapit niezmiernie ciekawy. Paweł pisze przede wszystkim do współczesnych sobie chrześcijan wierzących, mieszkających w Efezie. Do nich to jest adresowane. Ale Duch Święty przewidział i natchnął go i wiedział, że te słowa nie kończą swojego zastosowania tylko do tamtego pokolenia i do tego jednego miasta. Dlatego potroszczył się o to, aby każde kolejne pokolenie miało dostęp do tych słów i było przekonane, że te słowa są również napisane do niego, do ciebie, do mnie, do nas. Popatrzcie, posłuchajcie uważnie tej treści, przypomnijmy ją sobie. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście więcej już nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego. Jedno słowo komentarza do słowa zaklinam, ponieważ to słowo dzisiaj nabrało bardzo pejoratywnego znaczenia. Ono kojarzy się z pewnymi magicznymi zaklęciami. Wróżki, czarodzieje różnego rodzaju mają takie zaklęcia, takie powiedzenia i tam zaklinają pewne rzeczy. To słowo w pierwotnym znaczeniu, mimo że dzisiaj brzmi podobnie, w pierwotnym znaczeniu miało tyle samo, co zaprzysięgam cię. Ja ciebie zaprzysięgam, ja ciebie zobowiązuję. Wiecie, to nie jest rozkaz, ja ci rozkazuję, to nie jest narzucenie czegoś, to jest najdelikatniejsza forma dotarcia do drugiej strony, aby ta druga strona do czegoś się poczuwała. Wiecie?
To jest to zaprzysiężenie. Dzisiaj powiedzielibyśmy: zaprzysięgam cię. Abyście więcej nie postępowali w próżności swojego umysłu. Mając przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość ich serc. Gdzie jest problem? Na zewnątrz? Nie. Problem jest we mnie, problem jest wewnątrz, problem jest w sercu człowieka. Nie, bo nie. Nie i już. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Skonfrontujcie styl życia pogańskiego z tym stylem życia Pana Jezusa. Tego się nie da pogodzić. Niektórzy by chcieli to tak połączyć i powiedzieć: Panie Boże, ja chcę być Twoim uczniem, Panie Jezu, ale chcę żyć tak jak świat. Nie. To jest niemożliwe. Wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśli tylko słyszeliście o Nim i w Nim pouczeni zostaliście, gdyż prawda jest w Chrystusie. Popatrzcie. Paweł podkreśla i przypomina i akcentuje: prawda jest gdzie? W Chrystusie. I teraz, używając bardzo takiego plastycznego, obrazowego języka, mówi: zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego. Kochani, te słowa nie wymagają komentarza, bo są tak precyzyjne, są tak proste, są tak oczywiste. Jedynie przyjąć, zaakceptować, zastosować w życiu. Odnówcie się w duchu umysłu waszego i obleczcie się w nowego człowieka, który stworzony jest według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Znów ta prawda nas trochę goni. Nie sposób od niej uciec. Bo wiecie, Pan Jezus porównał siebie do dobrego pasterza, który idzie, podąża za owieczką, która oddala się od Niego. I Pan Jezus nie macha ręką i mówi: niech sobie idzie. Ale podąża za nią. Podąża za Tobą, za mną, za każdym człowiekiem. Podąża. Mówiłem o tym wczoraj. I w kontekście tych rad dalszy fragment dotyczy konkretnych zachowań w naszym życiu. I wiecie, co mnie zdumiewa? Od czego Paweł zaczyna, gdy mówi o relacjach? 25 werset. Przetoż odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim. Wow. A jak powiesz komuś prawdę, to go to się obrazi. Jak tu pogodzić pewne rzeczy? Pawle, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Nie. Tego uczy Pan Jezus, ciebie, mnie, swojego ucznia. Przecież odrzuciwszy kłamstwo, mój kochani, kłamstwo samo nie odejdzie. Kłamstwo trzeba odrzucić, odepchnąć. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Jak długo się mamy gniewać? Najdalej do zachodu słońca. Praktykujecie to? Kładziecie się spać pojednani, gdy jakieś nieporozumienia weszły w ciągu dnia? Nie macie cichych tygodni? Byłem poproszony w pewnym domu. Siostra i siostra mieszkały przez płot. Rodzice postawili drugi dom dla swoich dwóch córek.
I mówi: pastorze, moja siostra 40 lat się do mnie nie odzywa. Nawet dzień dobry mi nie odpowie. Czy myślicie, że to jest jedyny przypadek na świecie? Jak to wygląda? Skonfrontujmy siebie z tymi słowami. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech przestanie kraść. Ja nie kradnę, ja sobie tylko pożyczam. A? I tak dalej moglibyśmy każde kolejne zdanie. My je znamy. Ale wiecie, czasami to się tak rozchodzi pomiędzy tym, co wiemy, a pomiędzy tym, jak żyjemy. Bo kochani, nie da się nikogo zmusić, żeby kochał. Nie da się nikomu rozkazać, żeby wierzył. Nie da się nikomu narzucić, aby uznał Pana Jezusa jako Pana. Tego się nie da wymusić. Tego się nie da rozkazać. To jest Twój wybór. To jest Twoja decyzja. Suwerenna, całkowicie, absolutnie wolna. Dlatego Pan Bóg oczekuje Twojej konsekwentnej postawy na co dzień. Nie raz w tygodniu. Nie od czasu do czasu. Konsekwentnej postawy prawdziwego uczniowstwa. Konsekwentnej postawy, że Ty będziesz kochał prawdę. Jan Hus, praski reformator, który bodajże 12 lipca 1415 roku spłonął na stosie w Konstancji. Otrzymał dwa glejty króla Czech i cesarza Niemiec, gwarantujące mu szczęśliwą drogę na sobór w Konstancji i powrót z powrotem do Pragi. Owszem, bezpiecznie dojechał na sobór do Konstancji, stamtąd już nigdy nie wrócił. Tam zakończył swoje życie. Ale w celi, w której spędził ostatnie godziny swojego życia, napisał: miałem przywilej, idąc śladem reformatorów, być w tym miejscu. Wiecie, niesamowicie wymowne. W tym miejscu, gdzie zapłonął stos, dzisiaj stoi tylko obelisk kamienny, na którym jest wypisane ta informacja, kiedy i kto tutaj spłonął. Ale w tej celi, gdzie spędził ostatnie godziny, napisał słowa: prawdę trzeba kochać. Prawdę trzeba cenić. Gdy zajdzie taka potrzeba, trzeba umieć za prawdę umierać. I wielu naszych ojców, przodków, nie wahało się oddać życia za prawdę, za Chrystusa. Jak my im spojrzymy w oczy kiedyś w przyszłości? My, kolejne pokolenia, ich prawnukowie. Dzisiaj Chrystus zwraca się do każdego z nas. Chodź za mną. Słuchaj mnie. Co odpowiesz? Niech Bóg błogosławi Twoją odpowiedź w Twoim sercu, bo ona tam jest autentyczna. I wracając do swoich domów, uczyńcie pewne postanowienia. Wy wiecie, jakie rzeczy w Waszym życiu trzeba zmienić. Wy wiecie, jakie rzeczy w Waszym życiu, każdy z Was wie, jakie rzeczy w Twoim życiu powinny być odrzucone. Odrzucone jak coś cuchnącego. Odrzucony jak coś odrażającego. Chińskie powiedzenie brzmi: zło, kłamstwo jest dostatecznie ohydne, aby po jednym spojrzeniu nań odrzucić, odwrócić się od niego z odrazą. Ale gdy zaczniesz mu się przyglądać,
zacznie ci się podobać, aż w końcu się do niego przytulisz. Takie jest spostrzeżenie z życia. Kochani, wierzę, że za chwilę będziemy się modlić i chciałbym, aby każdy z was w swoim sercu również uczynił pewne postanowienia z Bogiem. To, co czujesz w tej chwili. Ale zanim będziemy się modlić, posłuchajmy jeszcze pieśni. Gdy byłem w ogrodzie raz sam, krople rosy lśniły na róży. I w ten cichy czas, wśród porannych kras, słyszałem tam głos Boży. Ty się własnością mą szepcze cicho, Tyś na wieki wieczne jest mój, serce w piersi drży od radości mi, gdy Zbawco głos słyszę Twój. Gdy mówi On dźwięk Jego słów, jakże słodko brzmi z niebios to, a melodii ton, którą dał mi On, wciąż w uszach moich dzwoni. Ty się własnością mą szepcze cicho, Tyś na wieki wieczne jest mój, serce w piersi drży od radości, gdy Zbawco głos słyszę Twój. O Jezu mój, pozwól mi być zawsze z Tobą pośród tej ciszy. Zawsze do mnie mów, niechaj dźwięk Twych słów me serce ciągle słyszy. Ty się własnością mą szepcze cicho, Tyś na wieki wieczne jest mój, serce w piersi drży od radości mi. Gdy Zbawco głos słyszę Twój, powstańmy do modlitwy. Nasz kochany Ojcze i Boże, dziękujemy Ci dziękujemy, że Ty nie wstydzisz się nas. Chociaż tak często sprawiamy Ci przykrość. Dziękujemy Ci, że Ty mówisz prawdę. Pomóż nam właściwie reagować na prawdę, abyśmy nie obrażali się, gdy ktoś mówi nam prawdę. Dziękuję, że wzruszasz nasze serca. Dziękujemy, Duchu Święty, że Ty przekonujesz nas, co jest prawdą. Dziękujemy, że pokazujesz nam różnicę pomiędzy prawdą, która czyni człowieka wolnym, a inną prawdą, faktem, rzeczywistością na tym świecie, który trzyma nas w niewoli. Dlatego dziękuję
za Twoje słowo, które jest prawdą. Ty widzisz każde serce. Proszę za moimi siostrami, braćmi, młodzieżą, dziećmi, którzy dzisiaj poświęcili ten wieczór, aby zamyślić się nad swoim życiem, aby poddać swoje serce działaniu Twojego Ducha. Dlatego wracając do naszych domów, prosimy, pomóż nam żyć prawdą. Prawdą, która czyni człowieka wolnym. Błogosław tych, którzy borykają się i zwlekają z podjęciem decyzji, aby wejść w przymierze z Tobą. Błogosław tych, którzy trzymani są w niewoli grzechu i borykają się, nie umiejąc z niego wyjść. Wzmocnij i podaj rękę każdemu. Panie, wierzymy, że to czynisz. Dlatego proszę o to błogosławieństwo dla każdego z nas, ale proszę o to błogosławieństwo dla mieszkańców Wisły. Dla tych, którzy dzisiaj lubią być okłamywani i żyją w kłamstwie. Aby zrozumieli, że ta droga prowadzi donikąd. W Twoim imieniu, Panie Jezu, nasza nadzieja. Błogosławimy Twe imię. Niech się święci. Amen.